Jest wielu youtuberów, którzy od samych początków polskiego YouTube'a są praktycznie na samym topie. Patrzymy m.in. na Reziego, patrzymy na Multiego, czy nawet na Blowka. Oczy... A ja uważam, że Blowek okej, okay, ale Multi nie był cały czas na topie. Multi miał taki okres, że go po 300 osób na Twitchu oglądało i potem na nowo się zwiralował. Akurat Multi miał gorszy okres w karierze. Gdzie nie był na topie? Oczywiście wszyscy wozą się z Minecrafta, ale ostatecznie mają oni mnóstwo wyświetleń przez bardzo długi okres czasu. To czego wy? Wiecie pod jakim kątem zajęte życie ma Multi? Bo Multi miał immunitet jak polityk. On jako jedyny grając z Minecrafta mógł pisać do dzieci, bo sam był dzieckiem. <laughs> Ciekawe, jak się czuje Boxer z tym, że on musi za to odpowiedzieć, a jego kolega nie, bo jego kolega miał prawo. <laughs> dobrze! Ma jazda! Biedny boksdel. To może śmiesznie brzmi, ale wiesz. Najlepsze jest to, że on chciał się rozjazdzić jego, że dzieciak piszał do dzieci. Możecie nie wiedzieć, widzowie, to właśnie fakt, że nie wszyscy YouTuberzy do końca prowadzą bezpieczne życie. Niektórzy z nich prawie je stracili i to właśnie na tym dzisiaj się skupimy. A zaczynając, Young Multi, a właściwie Michał Rychlich, to jeden z dinozaurów polskiego YouTube'a. Początki jego kariery sięgają 2010 roku, kiedy wówczas 13-letni Michał założył konto na YouTubie pod pseudonimem Multi Gameplay Guide. I jego konto. Ej, widzowie, czekajcie, bo jest jedna rzecz, którą muszę Wam pokazać, jest taki. Jest taki ziomek jeden. I on robi w takim bardzo dziwnym klimacie filmy, ale fajnie te filmy robi, trzeba mu to oddać. O modzie, o butach, Taki prześmiewczy pseudo-tutorial ubiorowy prowadzi. Czekaj. Ten dopiero się głównie na gameplayach gier takich jak Minecraft, GTA czy Who's Your Daddy. A współpracował w tamtym okresie także z takimi twórcami jak Red. Ta, zaga się nazywa, zaraz jego nowy film musimy pójść. Bardzo dziwny content robi, ale dziwny typ, myślę, że bym się z nim nie dogadał, z totalnie innej planety ode mnie, taki widać, że typowo typowo młodzieńczy ziomek z takim kurwa wajbem dzieci urodzonych po 2000 roku, ale fajnie te filmy robi. Czy dezy. Od razu chcę i zaznaczyć, że to będzie pokrótce historia Multiego, jeżeli chcecie całą to napiszcie komentarz i zrobi się całą historię Multiego. Wracając jednakże, w okolicach 2015 roku Multi zdecydował się delikatnie zmienić branżę i zaangażować się szerzej w działanie muzyczne, tworząc m.in. Angel Boys Gang razem z Merganim czy Matiaksem. Bo właśnie w ramach niego powstał pierwszy teledysk Multiego wydany 21 sierpnia do numeru Nie Wiem na solowym kanale o nazwie Angel Boys Gang. Wraz ze swoim kolegami wrzucali tej traki solowe, na przykład Multiego czy Merganiego, a ostatni wyszedł w 2017 roku przed całkowitym przebranżowieniem się Multiego. Wspomnianym przebranżowieniem związana była oczywiście zmiana fryzury z charakterystycznej dotychczas... O kurwa, jak on wyglądał Wspomnianym przebranżowieniem Merganim związana w sensie. była oczywiście zmiana... Ja pierdolę, Mergani wyglądał jak taki ziomek, który kiedyś mi rower zapierdolił, autentycznie. Fryzury z charakterystycznej dotychczas grzywki na charakterystyczne obecnie i mocno kojarzone z Michałem Dreddy. Ta zmiana miała podkreślać zakończenie pewnego etapu w życiu Michała i pełne zaangażowanie się w strefę muzyczną. Zarówno popularność, jak i kontrowersje wokół Multiego zaczęły rosnąć najbardziej po premierze singla plesak, który miał miejsce 25 sierpnia 2017. Plecak był... Miałem wrażenie, że Plecak był memem dużym swego czasu. Ale jednocześnie był nutą, która wpadała w ucho. W pełen keszu, wypełniony aż po brzegi, jakoś tak to leciało. By, był memem, ale tak szczerze to wpadało to w ucho. Roku. Singiel ten do dnia dzisiejszego osiągnął praktycznie 40 milionów odsłon, a w komentarzach pod filmem widać niegasnący entuzjazm fanów, którzy wracają do kawałka po latach i warto. 07 to lipiec, nie sierpień? No tak, 7 to lipiec. Wiem, bo się wtedy rodziłem. 5-07. Również tutaj zwrócić uwagę na samochód Multiego, który wielokrotnie pojawia się w klipie, co będzie miało znaczenie w związku z późniejszymi wydarzeniami. No bo cóż, wers auto pędzi samo zmienia biegi. Dość szybko źle. Ogólnie ktoś ostatnio mówił, że multi zajebistą muzykę robi. Nie wiem, czy Filipek tego przypadkiem nie mówi na dwóch biegunach. Ja z wieloma osobami rozmawiam więc tych, które jakby kwestie wypadają mi trochę z głowy, ale chyba Filipek mówił możecie potwierdzić, jeżeli oglądaliście dwa bieguny. Filipek chyba mówił, że multi zajebistą muzykę robi pod kątem takim technicznym i tak dalej. No nie wiem, ja mam coś takiego, że ja nie potrafię się przekonać. Jakby. Moje personalne odczucie jest takie, że ciężko mi słuchać muzyki youtubera. Nie wiem, jakby, ja nie uważam, że youtuber nie może być muzykiem, ale nie potrafię się przekonać do tego, żeby takiej muzyki słuchać. Poza tym mi muzyka osobiście Multiego nie siada, chociaż jest wyjątek, bo uważam, że, uważam, że ze Szpakiem nagrał zajebistą nutę. Ogólnie cały klimat nuty był mega dobry i Multi też bardzo dobrze na tej nucie brzmi, naprawdę w chuj dobra nuta. To trzeba oddać zarówno Szpaku, jak i Multi odjebali w chuj dobre rzeczy na tej nucie. Dla się Potem ja, ja mam coś takiego, jeżeli chodzi o raperów, żebym ja mógł słuchać danego rapera, to mi, mi musi odpowiadać jego barwa głosu. Dla mnie to jest podstawa. A mi osobiście barwa głosu Multiego nie siada kompletnie yy, muzycznie. starzą. Zaledwie miesiąc po premierze singla internet obiegła informacja o wypadku rapera, a jak możemy się dowiedzieć z licznych artykułów do wypadku doszło 22 września 2017 roku około godziny 10 na drodze krajowej nr 45 wiełowej nad Opolem. Z informacji przekazanych przez Straż Pożarną. Kurwa no nie wiem widzowie no ja mam, ja mam bardziej, ja mam bardziej, ja nie mam tak, że ja słucham jednego rapera, tylko ja mam bardziej tak, że u mnie jest dużo zmiennych czyli czasami sobie do kogoś wracam, ja słucham ogólnie różnej muzyki, jak sobie, nie wiem, wejdę na Spotify'a na przykład, to w ostatnio odtwarzanych będę miał zarówno rap, jak i jakieś piosenki polskie, nie wiem, co tu mam na przykład. Yy... Krakowski Splen odmanam, Manam. By Myśli i Słowa. Lady Punk, Wciąż Bardziej Obcy i to taka jeszcze wersja, wersja koncertowa, gdzie ludzie śpiewają. No ale poza tym też mam na przykład, nie wiem, nutę Iwasa prawie straciłem głos, mam białasa Uzi, no jakby ja bardzo różnych nut słucham. Czasem zagranicznej, czasem polskiej, ale jeżeli chodzi o raperów, to ja mam tak, że ja zmieniam, nie wiem, miałem okres, gdzie Sentino dużo słuchałem, Teraz Sentino bardzo rzadko puszczę. Kiedyś właśnie Kartkiego często słuchałem, teraz prawie w ogóle Kartkiego nie puszczam też bardzo sporadycznie. Czasem HD kurwa odtworzę, czasem bonus RPK nawet jakiegoś starego włączę. Lubię stare nuty, stare nuty BDS-a lubię na przykład. Wynika, iż sztaper podróżując. Ale te, te nowe nuty BDS dla mnie są główne, nie? Ale te nowe są. Znaczy, te, te nowe są główne, ale te stare są mocne. swoim Mercedesem kupę klasy C, znanym właśnie z klipu plecak, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem. Nota bene, także Mercedesem. Przyczyną tego zachowania miało być zasłabnięcie, co później potwierdził sam Michał, a autor rapera po zderzeniu znalazło się w rowie 20-letni. Wówczas multi został poszkodowany i z obrażeniami trafił do szpitala. Pojawił się również materiał, w którym Michał dementuje liczne plotki o tym, jak Filipka nie słucham. Filipka bardzo rzadko słucham. Parę nut czasem się zdarza, że odpalę, ale no sporadycznie faktycznie. Miał być pod jakimkolwiek wpływem alkoholu czy narkotyków, znacznie przekraczać prędkość czy driftować. Tak, żeby za lekko mu nie było, wiecie o co chodzi. Przyczyną tego wypadku było tylko i wyłącznie... Zasłabnięcie za kierownicą. Nie było tam żadnego cipania, żadnego alkoholu, żadnego, żadnej kuli brawury, bo ja nie mam 15 lat. Podaję też przyczyny swojego samopoczucia. Patrzcie, wtedy były w ogóle zupełnie inne czasy, a hop, tak się tłumaczy, Bo mam wrażenie, że dzisiaj jak wypadek zaliczysz, to będą wszyscy pisali, że pewnie pałeś, chlałeś albo szybko jeździłeś. No, teraz tak obra jest. Teraz tak byś miał wypadek jako influencer, trzeba kwitę dać, że nic nie zrobiłeś w wyniku wypadku, które miały być wywołane zapaleniem oskrzeli, ogólnym przemęczeniem wynikającym z trwającej wówczas trasy koncertowej. W wyniku wypadku doznał on również obrażeń m.in. skręcenia i naderwania kręgosłupa, co na szczęście udało się szybko wyleczyć kołnierzem ortopedycznym i w wyniku groźnie wyglądającego oh, oh. wypadku raper nie dostał trwałych T4, i ko, poważnych obrażeń. Trzeba jednak przyznać, że mogło być o wiele gorzej. Groszy. Sam tata Multiego zdecydował ja się rozwiać wszelkie wątpliwości komentując wiosenek, nie Prędkość nie została przekroczona. Mój syn fachu Awi? Miałem okres, że trochę go słuchałem, ale Avi mi się znudził, tak szczerze. Avi nie potrafi mnie zaskoczyć niczym nowym, a ja od czas, czasu czasu trochę nowego bodźca potrzebuję, więc. na no, jego aktualnie prawie w ogóle nie słucham. Dzień prędzej stwierdzono zapalenie oskrzeli, a cały tydzień to wyczerpujące trasy i zdjęcia do klipu. Diamenty. Dziękuję za ten filmik i proszę uważajcie na drodze, bo tym razem nic się nie stało nikomu, choć syn leży w kołnierzu ortopedycznym. Inny 19 latek zasnął jadąc i zginął. Konie mechaniczne nie są ważne, ale to, co powiedział autor filmu: ważne jest dojechać z punktu A. Do punktu B. Dziękuję Bogu, że mój syn żyje, a reszta jest nieważna. Co ciekawe, sam ten odcinek w sobie był chyba bardzo pechowy. Ja też nie chcę że w ten sposób ludzi oskarżać. Tutaj absolutnie nie jest to nawiązanie do Multiiego, ale nie wiem, jak ludzie się autami rozbijają. Ja na przykład nigdy nie spowodowałem nawet kolizji kurwa na drodze. Nic. Bo parę dni wcześniej na tym samym odcinku drogi wypadek miał Jacek Kurski.